Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam top 5 sportowych samochodów do 50 tysięcy złotych. Na kanale zapewne widzieliście już kilka odcinków z najlepszymi samochodami sportowymi do 30 tysięcy złotych. Były też odcinki o sportowych samochodach do 50 tysięcy, a to jest kolejny z nich. Wiem, że lubicie tę serię, także proszę, abyście w komentarzach podawali kolejne propozycje, jakie najlepsze auta sportowe do 50 tysięcy powinny pojawić się w kolejnym odcinku. Chciałbym, abyście tę serię tworzyli Wy, także piszcie w komentarzach. A teraz przechodzimy do naszego zestawienia. Listę otwiera Porsche Boxster. Auto takie kupimy za 47 tysięcy złotych, jeżeli będziemy rozmawiać o 2000, no może 2002 roku. Będzie to model 986. Nieco droższe są modele 987, czyli można powiedzieć, że druga generacja produkowana w latach 2004-2012. Tamte Porsche'aki to koszta rzędu 70-90 tysięcy i może zrobię film o sportowych samochodach właśnie do 70 tysięcy, jeżeli oczywiście chcecie. Dajcie znać w komentarzach, bo oczywiście możemy taką serię pchnąć dalej. Wróćmy natomiast do naszego Porsche'aka, gdzie wkładając mniej więcej 50 tysięcy złotych dostaniemy prawdziwą bestię. Bestię potrafiącą spalić od 10 do 20 litrów na 100 km. Oczywiście będzie to zależało od wersji silnikowej, którą wybierzecie. Wersji motoru mamy kilka. Ponadto silnik o pojemności 2,5 litra fajnie znosi gazowanie i dzięki temu możemy zaoszczędzić sporo na paliwku, bo powinniśmy zmieścić się w 28 zł za przejechanie 100 km. No ale czym w ogóle jest ten samochód i kiedy zaczęła się jego produkcja? Ano właśnie. Porsche Boxster to samochód sportowy o nadwoziu Roadster niemieckiej marki Porsche. Nazwa Boxster pochodzi od kombinacji słów Boxer, oznaczającą silnik o przeciwległych cylindrach, oraz słowa Roadster, oznaczające samochód bez dachu. Wyróżniamy cztery modele: 986, produkowany w latach 96-2004, model 987, produkowany od 2004 do 2012, Porsche 981, produkowany od 2012 do 2015, oraz model 982, produkowany nieprzerwanie od 2016 roku. Bezpośrednią konkurencją dla tego samochodu są niewątpliwie Audi TT, BMW Z4, Honda S200 czy Mercedes-Benz R170. Napęd mamy tutaj oczywiście na tylną oś, no i do auta wejdą tylko dwie osoby, ale nie jest to najważniejsze w sportowych samochodach. Najważniejszy jest silnik, osiągi oraz wygląd, a te przynoszą na pewno wielu emocji. Mamy do wyboru silniki 2,5 litra, 2,7 oraz 3,2. Najsłabszy z nich ma nieco ponad 200 koni i przyspiesza od 0 do setki w 7 sekund. Natomiast najmocniejsza jednostka napędowa generuje 265 koni mechanicznych i 310 Nm momentu obrotowego, co pozwala na przyspieszanie w granicach 5,7 sekundy. Prędkości maksymalne rozłożone są między 245 a 266 km na godzinę. Drugim samochodem w tym zestawieniu będzie Audi A5. Audi A5 to niewątpliwie samochód sportowy produkowany od 2007 roku. Mowa oczywiście o pierwszej generacji. Druga produkowana jest od 2016. Ceny tego samochodu są naprawdę przeróżne, a aut tych jest masę na portalach aukcyjnych. Załóżmy, że za 40 tysięcy złotych kupicie fajny egzemplarz z 2008 lub 2009 roku. Nie ma co się oszukiwać, dla niektórych auto sportowe jest sportowe tylko chwilami. Niektórzy szukają w takich samochodach nie tylko sportu, ale nierzadko komfortu, który ma zostać zagwarantowany również w codziennej jeździe. Co za tym idzie, niektórzy szukają auta, które w swoim sportowym charakterze będzie autem stosunkowo oszczędnym, a nie pochłaniającym hektolitry paliwa. Audi A5 do takich aut należy. O ile silniki benzynowe szczycą się średnim spalaniem na poziomie 8 litrów w silnikach 1.8 oraz 14-15 litrów w silnikach o pojemności 4,2 litra, to silniki diesla szczycą się spalaniem na poziomie 6-9 litrów, choć dla niektórych sport to tylko benzyna. Pozostawiam dyskusję otwartą w komentarzach. Audi A5 pierwszej generacji zostało zaprezentowane jednocześnie podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2007 roku. Początkowo samochód dostępny był w wersji coupé. We wrześniu 2009 roku do produkcji wprowadzono odmianę liftback, zwaną sportsback oraz cabriolet. W 2010 roku zaprezentowano sportową odmianę RS5 w wersji coupé, a w 2012 w wersji cabriolet. Pojazd konstrukcyjnie oparty jest na czwartej generacji Audi A4. W modelu A5 Audi zastosowało nowe rozwiązania techniczne, technologię MLP. Wprowadzono to także w kolejnych generacjach Audi A4 i A6. Do modelu A5 zapożyczono wiele elementów z modelu Novolari Concept, który posiadał silnik biturbo V10 o mocy 600 koni mechanicznych. W 2011 roku auto przeszło facelifting. Pojazd otrzymał m.in. nowy grill, nowe przednie reflektory diodowe oraz inne światła tylne. Kolejny samochód to mój faworyt w tym zestawieniu. Jest to Subaru BRZ.
Myślę, że za 50 tysięcy złotych spokojnie kupicie egzemplarz z 2013 roku. W Polsce ten samochód widziałem zaledwie kilka razy, nie jest on zatem zbyt chętnie kupowany. Silnik o pojemności 2 litrów jest, można powiedzieć, umiarkowanie oszczędny. Ma 200 koni i rozpędza się do 100 km na godzinę w 7,6 sekundy. Będzie to czas, jeżeli auto kupimy z manualną skrzynią biegów, a jeżeli wybierzemy automat, to będzie to lekko ponad 8 sekund. BRZ-ka to samochód sportowy o nadwoziu coupé, produkowany przez japońską markę Subaru od 16 września 2012 roku. W sierpniu 2013 roku wprowadzono do sprzedaży w Japonii BRZ-kę w wersji TS. Samochód opracowany został przez fabrycznego tunera Subaru. Silnik pozostał bez zmian, poprawiono natomiast zawieszenie i aerodynamikę. Samochód ten stanowił jednocześnie zapowiedź mocniejszej wersji, która będzie nazywać się BRZ STI. W plebiscycie na europejski samochód roku 2013 wraz z Toyotą GT86 model ten zajął drugą pozycję, za Volkswagenem Golfem 7. W tym samochodzie silnik to jednostka w układzie Boxer, 4 cylindry, 16V benzynowy, wtrysk paliwa bezpośredni, wielopunktowy, maksymalny moment 205 Nm, prędkość maksymalna 230, cena auta na początku roku 2013 w polskich salonach za podstawową odmianę rozpoczynały się od 28 tysięcy euro. Mercedes SLK. W tym zestawieniu interesować nas będą roczniki produkowane od 2004 roku, a więc modele drugiej generacji, modele nazwane R171. To właśnie one mają zmieniony design, który prezentuje się już naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o ten model, to spokojnie zmieścimy się w kwocie 45 tysięcy złotych. Gama silnikowa to niesamowity rozstrzał pomiędzy jednostkami 1.8 a 5.4 litra. Silniki z kompresorem 1.8 spalą 8-9 litrów, natomiast jednostki o pojemności 3.5 oraz 5.4 to spalanie rzędu nawet 18-19 litrów. Smog musi pić. Jeżeli chodzi o sam samochód, to Mercedes-Benz R171 jest autem sportowym produkowanym przez niemiecką firmę Mercedes-Benz w latach 2004-2011. Następca modelu R170, o którym mówiłem w odcinku o nazwie Sportowe samochody do 30 tysięcy złotych. Odnajdźcie sobie ten odcinek na moim kanale, albo w sumie dla Was to ułatwię. W opisie pod tym filmem dodam Wam linki do poprzednich zestawień, abyście mieli wszystko fajnie przejrzyście rozbite. Wracając do modelu R171, dostępny jest jako dwudrzwiowy roadster. Do napędu użyto silników R4, V6 oraz V8. Moc przenoszona jest na oś tylną poprzez 6-biegową manualną skrzynią biegów lub 5- oraz 7-biegową automatyczną skrzynią biegów. Najpotężniejsza jednostka napędowa, o której mówiłem, ma moc 400 koni mechanicznych i 520 Nm momentu obrotowego. Rozpędza się ona do setki w zaledwie 4,5 sekundy, a jego prędkość to 280 km na godzinę. Jeżeli chodzi o najmniejszy silnik, to on również w sumie nie ma się czego wstydzić. 163 konie, 240 newtów, 7,9 sekundy do setki, prędkość 230 km na godzinę. W tym zestawieniu nie mogłem zapomnieć o Mazdzie RX-8. Te auta to spory rozrzut cenowy. Auta takie znajdziecie od 20 do nawet 50 tysięcy złotych. Te z górnej półki cenowej są zazwyczaj mocno stunigowane wizualnie, no i nie tylko. Także na poczet odcinka przyjmijmy sobie pułap cenowy 30 tysięcy złotych za już fajny i dosyć zadbany egzemplarz, jeżeli oczywiście możemy tak powiedzieć. Jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o tym aucie i o silniku Wankla, może nie wierzyć w to, co zaraz usłyszy. W tym aucie mamy silnik 1.3, generuje on moc na poziomie nawet 250 koni. Nie ma co jednak poruszać tematu spalania, 15-18 litrów w tym aucie to norma. Co ciekawe, w 5 odcinku 3 sezonu Top Gear samochód testował Jeremy Clarkson. Stwierdził on, że o ile design samochodu jest zbyt grymaśny, ma on znakomity silnik, niezwykle perfekcyjnie trzyma się jezdni, jest bardzo komfortowy, niezwykle praktyczny, kosztuje rozsądne pieniądze i jest dobrze wyposażony. Najbardziej chwalił on prowadzenie oraz fakt, że opuszczając tor samochodowy, staje się on spokojnym, komfortowym i dystyngowanym autem. Jest to jednak auto głównie przystosowane i dostrojone pod zabawę, a ją czerpiemy pełnymi garściami. Jest to samochód o nadwoziu coupé, produkowany przez koncern Mazda w 2003 roku aż do 2012. W ciągu 10 lat produkcji wyprodukowano 200 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Model RX-8, podobnie jak RX-7, wyposażony był w silnik tłokiem obrotowym, zwany potocznie silnikiem Wankla. Jednostka o nazwie Renesis jest o wiele wydajniejsza od tradycyjnych jednostek benzynowych, jednak spala przy tym większe ilości paliwa. Jest to związane nieodłącznie z dużą powierzchnią zewnętrzną cylindra i powiązanymi z tym stratami ciepła. Silnik jest umiejscowiony z przodu i przekazuje napęd na tylne koła. W momencie rozpoczęcia produkcji Mazda była jedynym producentem aut na świecie wykorzystującym ten system silnika benzynowego. Silnik otrzymał w 2003 roku nagrodę International Engine of the Year.
No to by było na tyle w tym zestawieniu. Jeżeli ten odcinek i ta seria podoba Wam się, zostawcie lajka oraz komentarz. Koniecznie napiszcie, jaki samochód do 50 tysięcy powinien znaleźć się w kolejnym zestawieniu topowych samochodów sportowych. W tym motywie.